Co łączy Prężyto Corrado z klasykiem europejskiej motoryzacji lat 90? Obydwa są wyjątkowe. Jeden oporu, a drugie na drodze. Podobnie jak Volkswagen Corrado, który w latach 90. zachwycał swoją nowoczesną technologią i sportowym stylem, Prężyto Corrado dzisiaj zdobywa uznanie na polach. Ostatnie lata dowiodły, że Corrado świetnie plunuje na lepszych kompleksach oraz glebach mozaikowatych klasy 4B i wyższej. Co wyróżnia Corrado? Jest to pierwsze Prężyto populacyjne produkowane w jednostkach siewnych. Czego to jest zasługa? Między innymi dobrego przygotowania nasion, które można wręcz policzyć na sztuki. Ale Corrado to odmiana zdrowa o imponującej zimotrwałości i płynności. Jest to odmiana, którą zdecydowanie warto rozważyć ze względu na jej wyjątkową odporność na wyleganie i odporności na choroby. I nie bez powodu dzisiaj jesteśmy tutaj. Spotykamy się z Michałem Kołtem, który kolejny sezon ugości odmianę Corrado na swoich polach. Michał, jak oceniasz Corrado na podstawie tego, co dotychczas zauważyłeś? Skoro wraca, to jestem zadowolony, prawda? Najważniejsze, że jest, nie wykłada się. Nie, to jest podstawa. Mamy takie różne ziemie, są te wiatry, niesprzyjające warunki, mamy anomalie pogodowe. Nie wykłada się, co nam powoduje. Nie powoduje perturbacji podczas zbioru. No to uważam, jest to podstawowa cecha. I co nie ma też negatywnych wpływów na słomę. Słoma też w tym momencie potrafi się utrzymać i jest jakościowo ok. A jak podchodzisz do tematu jednostek siewnych? Bo jest to pierwsze Prężyto w Polsce produkowane w jednostkach siewnych. Ułatwia to sprawę? Ja myślę, że wszystko powinno być produkowane w jednostkach siewnych. Bo to jest bezproblematyczne wtedy. Czyli reasumując, kolejny rok zadowolony? Kolejny rok będziemy siali i myślę, że to, dopóki nie będzie nic lepszego, a pewnie nie będzie. Corrado. Dziękuję.